Kosty sobie krzyczyk się dzieje, właśnie byłem nad rzeką, ale oddaję się stopień w głębokości za głęboko, więc nie byłoby skrzynki z pieniędzmi, więc dopiero mogę wyłomić ją w lato. Gdzieś tak około pod koniec szkoły, albo gdzieś w zimę. O nie, kurwa, nie będzie za zimno. No, właśnie przyspieszyłem tempo, bo teraz będą rosyjskie drogi i znów, kurwa, będzie błoto, lepienie się i znowu i wyciąganie butów. No właśnie już jest na tych rosyjskich drogach. Zaraz będę musiał przechodzić. Jezu, przejdę ten odcinek czy nie? Jezu, dobrze, że nie, nie trafiło to całkiem. Kurwa. Ruskie drogi, nienawidzę tych. No, Jezu. No to, że będę musiał jeszcze, że jak tylko muszę nie zgadnąć, gdzie jest ten, gdzie mieszka moja śmietanka. Chciałbym się z nim tak spotkać. Jeśli on gdzieś mieszka w pobliżu Opola albo Śląsku, a to mogę go, no to pozdrówcie mi go. Pozdrawiam go serdecznie. Pozdrawiam pana śmietankę. Tylko muszę przejść te chujowe rosyjskie drogi. Właśnie przechodzę rosyjską uliczkę. O, właśnie już docieram i koniec odcinka błotnistego. Jest, wróciłem na normalne kuźwe drogi. Ciężko było, ale jakoś się przedostałem. Jestem gdzieś, na jakiś polach, gdzie jest wieś. A widać, że tam dom kopci. Tutaj mamy jakąś tartek, mamy gogówek. Jakiś mały trochę, ale zarobisty.